W wywiadzie z panem Tomaszem Pająkiem, liderem Swobodnych Obywateli, obaliliśmy popularny mit, jakoby Czesi zdepenalizowali czy zalegalizowali wszystkie narkotyki w swoim kraju. Jest to jednak mit na tyle popularny, że stwierdziliśmy, że warto się nad tym pomysłem pochylić nieco dłużej i nieco dokładniej. Wszystko zaczęło się w 2010 roku. Wtedy też zalegalizowano marihuanę na potrzeby medyczne i podzielono narkotyki ze względu na ich jakość, moc oddziaływania i stawki. Wprowadzono stawki ilościowe, które można posiadać, żeby skończyć wyłącznie z karą grzywny. To znaczy, nawet marihuana będzie karana grzywną za samo posiadanie, jeżeli będziemy mieli do 15 gram, powyżej 15 gram chodzi normalna sankcja karna. Więc nie ma tutaj mowy ani o depenalizacji, ani o tym bardziej o legalizacji. Do 15 gramów marihuany, do 5 gramów haszyszu, do 4 tabletek ekstazy, do 1,5 grama heroiny. Stawki są określone bardzo precyzyjnie, no i w związku z tym nie ma za bardzo pola do nadużyć. Oczywiście, jak już zaznaczałem, nie jest to zdepenalizowane do tej ilości, ale zagrożone wyłącznie sankcją grzywny. W Polsce nie kara się co prawda za posiadanie nieznacznych ilości narkotyków, przy czym nikomu nie przyszło do głowy, żeby zdefiniować, ile to jest nieznacznie. Stąd niektóre sądy potrafią skazać, że 2 to już jest znaczna ilość i trzeba skazać tego człowieka, natomiast 10 w innym sądzie, w innym miejscu może oznaczać, że jest to ilość nieznaczna i człowiek skazany być nie powinien, powołując się na niską szkodliwość społeczną. Jednocześnie możemy zaobserwować, że policja niespecjalnie przejmuje się osobami, które na przykład sprzedają marihuanę i to nawet w całkiem ruchliwych miejscach. Dodatkowo warto zaznaczyć, że tutaj aż 90% przestępstw popełnionych w związku z narkotykami to tak naprawdę handel i produkcja. Tylko 10% dotyczy posiadaczy czy ludzi, którzy narkotyki zażywają. Tymczasem w Polsce przestępstwa narkotykowe stanowią już prawie 10% wszystkich przestępstw kryminalnych, a zdecydowana większość z nich to wyroki za posiadanie narkotyków. W tym kontekście niektórych bardzo może dziwić fakt, że w Czechach możemy nabyć liczne produkty, które zawierają konopie, zawierają marihuanę, reklamują się wręcz tym słynnym listkiem marihuany. Widzimy sery, ciastka, absynt czy inne napoje oznaczone właśnie flagą marihuany, logiem, tak, tym sławetnym listkiem zielonym na tle flagi Rastafarian. No i zastanawiamy się, to jest w końcu legalna czy nielegalna? No i tak, w tym sensie możemy kupić takie produkty legalnie, z tym, że one mają bardzo niską zawartość THC. To znaczy, nie spodziewajmy się po nich specjalnych efektów. Oczywiście użyto tam konopi, ale nie takiej, jakiej Holendrzy użyliby do tego, żeby przygotować marihuanę. W związku z tym, owszem, jest tam konopia, ale raczej nie taka, której byście oczekiwali. To jest raczej chwyt marketingowy, bazujący na tym, że w ustawie zostało określone to, od jakiego stężenia THC konopia staje się marihuaną, a nie faktycznie to, że sprzedają rzeczywiście produkty z pełnowartościowym produktem, jeżeli można tak powiedzieć. Mimo takiego postawienia sprawy, które znacznie zmniejsza odpowiedzialność karną użytkowników i posiadaczy niewielkich ilości narkotyków, w Czechach zasadniczo nie zauważono żadnego wzrostu, jeżeli chodzi o liczbę uzależnionych czy spożycie narkotyków. Wręcz przeciwnie, często, zwłaszcza jeżeli chodzi o narkotyki cięższe, to spożycie spadło. No wyjątkiem jest tutaj marihuana, której rzeczywiście odnotowano znaczny wzrost sprzedaży. Liberalizacja polityki narkotykowej nie przełożyła się również na liczbę osób uzależnionych. Oznacza to więc, że funkcja karna, która co do zasady miała odstraszać, nie spełnia swojej roli. Jest to kolejny kraj obok Portugalii, który daje kłam temu, że wysokie kary dla osób posiadających czy zażywających narkotyki mogą skutecznie zmniejszyć liczbę uzależnionych. Biorąc to pod uwagę, trudno uzasadnić moralnie to, że tych ludzi skazuje się na więzienie, skoro szkodzą głównie sobie i swoim bliskim i rodzinom, a państwo tak naprawdę tylko pogarsza ich sytuację. Jednocześnie warto teraz podkreślić, że umieszczanie tych ludzi w zakładach karnych kosztuje swoje pieniądze wszystkich podatników. W tym odcinku szczególnie chciałbym podziękować wszystkim patronom, bo to dzięki wam pojechaliśmy z Pawłem do Pragi i zrealizowaliśmy te materiały. Mam nadzieję, że wyślecie nas jeszcze do Estonii, bo taki jest kolejny cel naszych zaplanowanych podróży. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!